Szanujemy rywala, to jest dla nas strata 2 punktów, choć Bochnia dobrze grała, nie można nic tutaj ująć i zabrać, ale gdzieś tam złapaliśmy ten rytm przy 1-1 i szkoda tego w tej sytuacji z naszego rzutu wolnego, gdzieś tam z korzystnej sytuacji tracimy bramkę na 2-1, później 3-1 i można powiedzieć, że Bochnia kontrolowała ten mecz, no ale gdzieś tam ta przewaga nasza wraca z tamtego sezonu, gdzieś ta nasza siła tej przewagi jest i no wiadomo, jak nie można wygrać, trzeba zremisować i trzeba szanować ten punkt, bo Bochnia jest dobrym rywalem, jak na Beniaminka, więc ten punkt dopisujemy sobie, walczymy dalej. Jak widać, kolejny mecz emocje, ale no, sami sobie prowokujemy gdzieś te emocje i to na pewno gdzieś boli. Musimy to przemyśleć, żeby w kolejnych meczach jednak grać spokojnie i przez cały mecz. No tak, po raz kolejny, tak? Bramki tracimy po własnych błędach, a budzimy się dopiero po straconej bramce, gdzieś zaczynamy być bardziej energiczni, bardziej żywiołowi, tak? I grać bardziej aktywnie. I to na pewno gdzieś tam trzeba popracować nad głowami, bo w kolejnych meczach już może niestety się nie udać i skończymy z zerowym dorobkiem punktowym. Myślę, że tak ogólnie podsumowując, myślę, że świetna reklama futsalu, także mam nadzieję, że zespół gospodarzy wykorzysta to dobrze marketingowo, dobrze to sprzeda, abyśmy też mieli długą drużynę w Ekstraklasie z Białegostoku, także mecz na pewno bardzo dramatyczny, emocjonujący. Awaria zegara, tak? Także różne historie, niuanse. Myślę, że mogę pochwalić moich zawodników za ten mecz. Oczywiście boli stracona bramka, właściwie prawie równo z syreną. No ale taki jest futsal. Myślę, że swoją postawą dzisiaj moi zawodnicy zasłużyli na słowa uznania i to jest zespół, który zbiera doświadczenie i dzisiaj na pewno to była świetna lekcja dla moich zawodników, także na pewno bardzo cenna nauka i myślę, że wierzę, że wyciągniemy z tego właśnie dobre rzeczy. Myślę, że tyle tak z podsumowania takiego ogólnego. No tak, myślę, że to jest zasługa zawodników przede wszystkim, że mentalnie chcą bardzo, mocno pracują. Myślę, że oni są głodni sukcesów, są głodni wygrywania, także wszystko przed nimi, przyszłość futsal Ekstraklasy mam nadzieję, że jest właśnie dla tych młodych ludzi, trzymam za nich kciuki, pomagamy mocno im się rozwinąć i to jest na pewno bardzo ważne, aby oni właśnie cały czas stawiali sobie poprzeczkę coraz wyżej, stawiali sobie nowe cele i dążyli do tego. No, na pewno wielkie rozczarowanie, no bo jak jedziemy przez pół Polski, no, przez całą Polskę naprawdę, przez całą Polskę i dostajemy bramkę na 3 sekundy przed końcem meczu, no jeszcze taką bramkę, że no dużo szczęścia w tym było, bardzo dużo szczęścia w tym było, no to naprawdę boli. Znaczy z przeszłego meczu powiem, że pierwsze 13-14 minut zagraliśmy bardzo dobry mecz przez te kilkanaście pierwszych minut i kontrolowaliśmy wszystko, co było na boisku. Później stało się to, czego chcieliśmy uniknąć, czyli chcieliśmy uniknąć tego takiej przepychanki, że oni w jedną stronę, my w drugą, oni w jedną, my w drugą. No i tak wyglądała końcówka pierwszej połowy, druga była no, identyczna jak ta końcówka. Mieliśmy 3-1, bo trafiliśmy, co mieliśmy, to w końcu trafiliśmy. No i była ta przewaga, którą w hotelu sobie analizowaliśmy, to bardzo długo, co będą robić i byliśmy na to przygotowani. No pierwsza bramka no to był nasz błąd przed tej przewagi, no to okej, ale no ta trzecia na 3-3, no nie dość, że 2 sekundy przed końcem, no to boli, strasznie boli, no ale tak chyba punktujemy, co nie? Oprócz tego meczu z Lubawą, no wiadomo, to jest rywal poza zasięgiem dla nas, no i tak samo jak tutaj dla Białegostoku i dla większości ligi, to uważam, że gramy dobry początek meczu, mamy te punkty, no ale to naprawdę to, że jesteśmy Beniaminkiem, to nas to średnio interesuje, bo my chcemy wygrywać mecze, mimo że naszym celem jest utrzymywanie, to jak każdy chcemy wygrywać wszystkie te mecze, no a jak tracimy bramkę na 3 sekundy, no to na każdym etapie i każdą drużynę to boli, no i taka jest prawda.